Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Dziś kolejna sprawa dla fanów rozwiązanych zagadek kryminalnych, którzy satysfakcję odczuwają tym większą, im mniej już było szans na zwycięstwo, a jednak. Tę tajemnicę udało się odsłonić po wielu, wielu latach, kiedy naprawdę niewielu już na to liczyło. W sprawie Tiny Turney Sandoval, której rodzina szukała ponad 20 lat, nastąpił niesamowity zwrot akcji. Sprawa rozwiązała się w sposób zupełnie nieoczekiwany, a informacji udzielił ktoś, od kogo w ogóle tego nie oczekiwano. Tina była trochę wycofana, nieśmiała, wychowana w rodzinie, w której nieustannie panował hałas, ale też i pozytywna energia. Mnóstwo się działo. Miała 8 rodzeństwa i wyglądało trochę tak, jakby nieco ją to przytłoczyło, ale z drugiej strony czuła się kochana i wiedziała, że ma ogromne wsparcie. To właśnie swojemu rodzeństwu mówiła najwięcej. Pomimo swojej względnej nieśmiałości, dawała sobie świetnie radę, studiowała pielęgniarstwo, spełniała swoje marzenia. Także te dotyczące życia osobistego, miłosnego. Spotkała Johna Sandovala, który zamierzał zostać technikiem radiologii. Trzeba przyznać, że dziewczyna od razu straciła głowę. Rodzeństwo szybko zauważyło, że rozkwitła. Jest szczęśliwa, wstąpiła w nią zupełnie nowa energia. Kiedy bliscy obserwowali związek dziewczyny, dochodzili do wniosku, że jej nowy chłopak naprawdę zwraca uwagę na jej delikatność, subtelność. Stara się być ostrożny, miły, uważny, by jej nie spłoszyć czy nie urazić. Widać było, że naprawdę ją kocha, a ona szybko to wszystko zrozumiała. Między innymi to, że on po prostu docenił cechy, które sama niekiedy uważała za wady. Poczuła się więc wyjątkowo, jak podsumowała siostra Tiny, Susan. I wydawało się, że zakochana dziewczyna się nie myli, bo mąż mówił o niej w samych superlatywach, jako o najwspanialszej kobiecie, o jakiej mężczyzna mógłby marzyć. Nic dziwnego, że poproszona o rękę studentka pielęgniarstwa natychmiast zgodziła się wyjść za mąż za przyszłego technika radiologii. Ślub odbył się w 1992 roku w pięknych okolicznościach przyrody, w górach skalistych Colorado. Pełnym zachwytu toastą pana młodego, wznoszonym na cześć jego pięknej, uroczej żony, nie było wprost końca, ale po ślubie okazało się, że nic nie wygląda tak, jak Tina się spodziewała. Z jednej strony czuła, że mąż ją kocha, ale z drugiej dostrzegła w nim coś bardzo dziwnego. Najpierw odnosiła wrażenie, że coś go jakby rozprasza, blokuje. Nie rozwija się w życiu, nie cieszy się nim. Ostatecznie nie skończył nawet koledżu i nie uzyskał tytułu technika radiologii. Minął rok, drugi, trzeci, a on wciąż nie miał pracy. Ale Tina zauważyła coś jeszcze. Ogólnie mąż był jakiś niespokojny i coraz dziwniejszy. Zwierzyła się w końcu swojemu rodzeństwu, że musi odkryć jego tajemnicę, bo taka na pewno istnieje, a tak przecież nie da się żyć. W końcu obudziła się kiedyś w nocy i zaczęła nasłuchiwać, co się dzieje w domu. Szybko zauważyła, że męża nie ma w łóżku. Mało tego, gdzieś się udał. Nie wiedziała jednak, co on tak naprawdę robi. Pierwsza myśl, najprawdopodobniej ma romans. I chyba to byłoby dużo łatwiejsze do zniesienia niż to, że kiedyś po jednej z takich wypraw przyniósł do domu damską bieliznę. I nie kojarzyło się to Tinie z jakimś zakochaniem w innej kobiecie, ale raczej z problemem natury emocjonalno-intymnej. Nie wiadomo, jak dokładnie dowiedziała się, jakie rozrywki funduje sobie mąż nocą, ale odkryła, że skradał się pod oknami kobiet, które obserwował. Żona bała się, że ta bielizna jest po prostu trofeum, które zdobył na miejscu jakiejś swojej mrocznej wyprawy. Była zdruzgotana, przerażona i nie mogła uwierzyć, że coś takiego ją spotkało. Przecież był tak uroczy, kochający, ciepły i delikatny. Jak mogła nie zauważyć jego drugiej natury?
Tina, która kontynuowała pielęgniarską drogę, zwierzyła się jednej ze swoich przyjaciółek w szpitalu, że jest kompletnie załamana i jej małżeństwo najwyraźniej oto legło w gruzach. Mąż, jak zaobserwowała, pewnego dnia śledził jakąś kobietę, za którą wyszedł ze sklepu i szedł za nią aż do jej domu. Później wystawał przed budynkiem i obserwował jej życie. Był typowym podglądaczem, co kompletnie załamało młodziutką żonę. Paradoksalnie wydawało się, że John również jest kompletnie zdruzgotany. Jakby zależało mu na tym małżeństwie. Wszystko wskazywało na to, że naprawdę z całego serca kochał Tinę i był załamany tym, że tak bardzo się go teraz wystraszyła. Widać było jednak, że nie chce zrezygnować z małżeństwa, chociaż Tina zarządziła separację i wyprowadziła się do innego mieszkania. Nie jest łatwo ocenić zachowanie Johna, który wystawał non-stop przed apartamentowcem, w którym mieszkała teraz jego żona. Widziała go, wiedziała, że ją obserwuje. Tylko nie miała pojęcia, czy wynika to z jego tęsknoty, marzeń o tym, by związek udało się odbudować, czy jest to po prostu mania męża, który teraz podgląda ją samą. Stała się jego ofiarą. W końcu zrozumiała, że tak, najwyraźniej to jednak to drugie, bo choć wyraźnie dała znać, że nie życzy sobie żadnego podglądania, obserwowania, śledzenia i w ogóle żadnego kontaktu, bo bardzo ją to stresuje, to mąż i tak wskoczył na jej balkon i obserwował ją w domu. Mało tego, chciał, aby to wiedziała. Relacjonował jej samej jej własne życie, by czuła się obserwowana, monitorowana, nie była wolna. Wtedy już wiedziała, że to nie jest po prostu miłość i tęsknota. Dla młodej kobiety to był horror, czego nie ukrywała przed rodziną i przyjaciółmi. Ale z drugiej strony zdawała sobie sprawę, że przecież nadejdzie dzień, w którym jej mąż znajdzie sobie nową ofiarę, skoncentruje się na kimś innym, wróci do swojego starego życia i w końcu go złapią. Pragnęła odzyskać swoje życie. Doszła do wniosku, że zacznie od odbudowywania więzi z koleżankami. Spotykała się więc z pielęgniarkami i dobrze się bawiła. Odrywała się od tych wszystkich czarnych myśli. Ale podczas tych rozmów uświadomiono jej, że separacja to wciąż nie rozwód i dobrze byłoby doprowadzić sprawę do końca także formalnie. I rzeczywiście rady przyjaciółek Tina wzięła sobie do serca, rozumiejąc, że bez tego tak naprawdę nigdy nie ruszy do przodu. Odczuwała to boleśnie, szczególnie, że kilku mężczyzn składało jej propozycje spotkań, a ona uważała, że jest jeszcze za wcześnie. Choć z drugiej strony miała 25 lat. I to był dobry czas, by pomyśleć o rodzinie. Wkrótce urodzić dzieci. Pragnęła cieszyć się życiem. Wcale nie było na to za późno, pomimo rozwodu, jak uznała. Pewnego dnia widać było, że Tina jest w pracy bardzo podekscytowana, czy może raczej zdenerwowana. Jakby się do czegoś przygotowywała. Wyglądało to trochę tak, jakby miała przed sobą egzamin. Ale koleżanki z nocnej zmiany 19 października 1995 roku wiedziały, że to raczej nie to. Tina, zapytana w końcu, czym się tak stresuje, odpowiedziała, że musi wreszcie spotkać się ze swoim mężem, Johnem, aby omówić sprawę rozwodu. Nie było sensu tego dłużej przeciągać, bo to nic nie dawało i do niczego nie prowadziło. Na pewno się już przecież nie zejdą. A ona jest życiowo zablokowana. Ten brak rozwodu z kolei jemu też jakby dawał nadzieję, że są blisko w jakiś sposób. I jeszcze z tego związku coś będzie. Powiedziała siostrze, że chce to wszystko raz na zawsze przeciąć, zapomnieć o tym koszmarze. Ale siostra widziała to inaczej i była kompletnie przerażona. Nie była pewna, czy Tina naprawdę odczuje szybką ulgę po tym, gdy powie mężowi o rozwodzie. Uważała, że John to nie jest osoba, z którą można się spotkać sam na sam. Jej szwagier jest niebezpieczny i wciąż w wielkich emocjach. Nie poradził sobie ze swoim problemem, a tym bardziej z rozstaniem i nadchodzącym rozwodem, bo przecież był już świadomy, do czego to wszystko zmierza. Susan uważała, że jego relacje z innymi kobietami są chore, więc trudno byłoby się spodziewać, by te z żoną były prawidłowe.
szczególnie w trakcie rozmowy o rozwodzie. Susan powie potem, że od samego rana miała bardzo złe przeczucia. Była zaniepokojona. Czekała jak na zbawienie, aż wybije 12, bo na południe umówiła się na telefon ze swoją siostrą, która miała jej dać znać, że wszystko przebiegło dobrze. Gdy jednak minęło południe i nie odebrała telefonu od siostry, natychmiast powiedziała mamie, że dzieje się coś złego i trzeba pojechać do domu Johna, zobaczyć, czy z Tiną wszystko w porządku. Z tego co rozumiem, Susan nie mogła wówczas wyjść z pracy. Poprosiła więc mamę, by ta sprawdziła, czy wszystko w porządku z Tiną. Mama natychmiast wyruszyła do domu Johna, którego piwnicę podnajmowała wtedy jego ciotka. Wieści nie były uspokajające. Rzeczywiście, John i Tina spotkali się w tym domu, odbyli jakąś burzliwą rozmowę, ale ciotka nie miała pojęcia, w jaki sposób i kiedy Tina w ogóle wyszła z domu. Ale sama była dosyć zirytowana, ponieważ właśnie kupiła płaszcz dla swojej córki i on nagle zniknął. To było bardzo dziwne, nieprzyjemne, ale i niespodziewane wydarzenie, bo skoro ze zniknięciem płaszcza nie miała nic wspólnego jego właścicielka ani jej mama, to pozostawał tylko John. Ale po co miałby mu być nowiutki płaszcz dziewczyny? Susan i jej mama były zaniepokojone w najwyższym stopniu. Miały co prawda nadzieję, że być może rozmowy się przeciągają. Para nie może ustalić szczegółów. Może nie chcieli rozmawiać w domu Johna, aby ciotka nie zainteresowała się nową sensacją w rodzinie? Może John nie chciałby słyszała szczegóły? Ale z drugiej strony było to mało prawdopodobne. Kobiety niestety dopuszczały już myśl, że stało się coś złego. Tinie, bo nie wygrałaby z Johnem. Natychmiast udały się na komisariat policji, aby zgłosić jej zniknięcie. I tu czekała je wielka niespodzianka. Detektywi, którzy usłyszeli nazwisko Johna Sandovala, natychmiast stanęli na baczność, ponieważ doskonale wiedzieli, co to za ziółko. Zdawali sobie sprawę, że jest to nałogowy podglądacz, na którego było mnóstwo skarg. Był aresztowany, a nawet skazany za napastowanie, włamanie, natomiast samych skarg było wręcz bez liku. Wiadomo było, że jest to osoba po prostu groźna. Policjanci nie mieli najmniejszych wątpliwości, że trzeba działać natychmiast. Wszczęto alarm, jak określił to później detektyw Keith Olson. Poszukiwania i dochodzenie ruszyły pełną parą. Wiadomo było, że czasu jest mało, a Tina jest naprawdę zagrożona, o ile w ogóle jeszcze żyje. Ale na to cały czas były przecież nadzieje. Przede wszystkim należało natychmiast sprawdzić, co w ogóle robi John i porozmawiać z nim. Detektywi szukali go po całej okolicy, ale nie trafili na niego. Inny funkcjonariusz w cywilu siedział przed jego domem, czekając cierpliwie, aż John się pojawi. Dopiero o 4:45 nad ranem, już kolejnego dnia, John pojawił się w progu swojego domu, a detektywi tylko na to czekali. Natychmiast pojechali na miejsce, ale i tak było już za późno. Dostali się do mieszkania Johna, ale zorientowali się, że jest już pod prysznicem. W tamtym czasie ślady musiały być naprawdę dobrej jakości i dobrze też, aby nie były w śladowej ilości, bo wtedy była szansa, że laboratorium odkryje szybko coś wartościowego. Niestety, po tym, gdy John wskoczył pod prysznic, wiadomo było, że zabezpieczenie na jego ciele materiału genetycznego innej osoby nie będzie proste. W domu jednak policjanci zauważyli łopatę, wiadro, linę, poziomicę. W samochodzie Johna także była latarka i kilka kart kredytowych Tiny, które znalazły się także w jego domu. Trzeba było działać szybko, ale w pewnym sensie na szczęście zarzutów przeciwko niemu nie brakowało. Policjanci dysponowali akurat kolejną skargą, więc John został aresztowany, ale w trakcie przesłuchań wypierał się jakiejkolwiek wiedzy na temat losów żony, chociaż stwierdził, że adwokat jednak mu się przyda. Z drugiej strony nie jest to pewnie jakoś szczególnie dziwne, bo chociaż miał upiorne zwyczaje, to nie znaczyło, że był głupi. Rozumiał, w jakiej sytuacji się znalazł. Był ostatnią osobą, z którą widziano jego zaginioną żonę, a ich relacje zdecydowanie były dalekie od wzorowych. W pokoju przesłuchań John zaczął zachowywać się bardzo dziwnie. Szarpał swoje paznokcie. W końcu zaczął je jakby obgryzać.
Najpierw policjanci pomyśleli, że to może z nerwów, ale wyglądało to tak jakoś inaczej, jakby je czyścił tymi zębami. W końcu, zważywszy na dokładność, z jaką wykonywał te swoje dziwne czynności, można się było zorientować, że on po prostu stara się usunąć dowody spod paznokci, bo wie, że wkrótce zostałyby spod nich pobrane próbki do badań. I rzeczywiście nawet tak było. Ale i tak przede wszystkim brakowało ciała. Nie było znane miejsce ataku. Mąż nie przyznał się do winy, do zaatakowania żony. Więc szanse na to, że sąd uzna go za winnego, były właściwie żadne. Brakowało nawet dowodów, by go choćby aresztować. To znaczy aresztować w kontekście zniknięcia żony, bo jeśli chodzi o zarzuty wtargnięcia i podglądactwa, to został w końcu skazany na 6 lat za kratami, z czego przesiedział 4, po czym wyruszył do Las Vegas. Dla rodziny Tiny zaczął się prawdziwy koszmar. W głowach bliskich mieszały się różne myśli. Z jednej strony wciąż mieli nadzieję, że Tina może żyje i przerażona uciekła od męża, nie pozostawiając żadnych informacji, by ten nie mógł ich od nikogo wyciągnąć żadnym sposobem. Ale z drugiej strony przecież zachowywał się dziwnie, jednak natychmiast się wykąpał, czyścił te paznokcie i ten cały arsenał znaleziony w jego domu. Wszystko to świadczyło o tym, że najprawdopodobniej zakopał gdzieś swoją żonę. I tak rodzina bez końca chodziła po pobliskich bezdrożach, lasach, polach, łąkach. Przeszukiwała rowy i każde miejsce, które wydawało się ustronne i wygodne dla sprawcy, który chciał ukryć ciało. Siostry zupełnie nie wiedziały już, co robić. Wiedziały jednak, że jeżeli znajdzie się ciało, to śledztwo ruszy. Z drugiej jednak strony przecież cały kontekst tej sprawy był względnie oczywisty. Dlaczego nic nie dało się zrobić? To było po prostu niewiarygodne. Czy naprawdę bez ciała nie dałoby się spróbować skazać mężczyzny, na którego wskazywało tak wiele dowodów? Anna, młodsza siostra Tiny, przyzna potem, że nie wierzyła już, że kiedykolwiek uda się im wywalczyć sprawiedliwość, bo nie miała pomysłu, co jeszcze mogą zrobić, gdzie mają dalej szukać. Momentami wydawało im się, że przeszukali każdy skrawek odludnych terenów w całej okolicy. I gdyby ktokolwiek gdzieś tam kopał, to ziemia byłaby świeżo naruszona. Nawet potem widać byłoby, że roślinność jest tam inna. Przez jakiś czas byłaby niższa. Byłoby widać świeży grób, krótko mówiąc. A jednak nie udało się go nigdzie znaleźć. Z drugiej strony przecież to się niekiedy zdarza. Rozległe poszukiwania nie przynoszą niestety efektów. Nie zawsze znaczy to jednak, że jest nadzieja na to, iż potencjalna ofiara żyje. Przez jakiś czas rodzina Tiny miała nadzieję, że jednak John coś powie, bo wydawało im się, że pomimo tego, co robił i jak poprowadził swoje życie, to naprawdę był zakochany w swojej żonie. Zależało mu na niej. Kobiety miały nadzieję, że co prawda mieszka w nim Mr. Hyde, ale przecież gdzieś tam w środku jest i dr Jekyll. Czy jest szansa, że ta część mężczyzny, która kochała swoją żonę, postanowi niejako oddać jej teraz hołd i pozwoli ją normalnie pochować? Rodzinie wspominać, uhonorować jakimiś świeczkami, kwiatami, czymkolwiek? Niestety jednak lata mijały i w zasadzie żadnej szansy na to już nie było i nikt tego nawet nie oczekiwał. A niestety wydawało się, że John i jego przyznanie się do winy, wyjawienie szczegółów tego, co się stało, to chyba ostatnia szansa na odnalezienie Tiny. Wszystko inne jak dotąd zawiodło. Ale w 2009 roku nowy prokurator okręgowy zdecydował, że w tej sprawie poszlak i zabezpieczonych dowodów jest naprawdę sporo i jest co badać. Zauważył szansę na rozwiązanie tej sprawy. Co dla rodziny w pewnym sensie było naprawdę szokiem, ale oczywiście takim bardzo pozytywnym. Ogromnie się cieszyli, szczególnie, że śledczy od razu wyruszyli do domu Johna, który mieszkał, jak pamiętacie, w Las Vegas. Tego jednak, co tam zastali, sami się nie spodziewali. Stanęli jak wryci, gdy wkroczyli do jego mieszkania i pierwsze co to spojrzeli prosto w oczy Tinie, ubranej w małą czarną, wyglądającej bardzo elegancko. Niestety, nie mówimy tu o żywej osobie, ale o jej wielkich portretach, które zdobiły ściany domu Johna. Policjanci
Przez chwilę gapili się w te portrety w osłupieniu. No ale oczywiście szybko wrócili do swoich zajęć, dzięki czemu zabezpieczyli 100 kaset VHS i 70 minikaset, na których znaleźli materiały mocno obciążające Johna. Bo tutaj zajmował się tym samym, za co został skazany. Prześladował kobiety. Podglądał je, obserwował, śledził, ale także filmował. Działał na terenie całego Las Vegas. Konkluzje więc były naprawdę przerażające. Okazało się, że John przez 17 minut na przykład filmował 4 kobiety, współlokatorki, a z jednej z nich zdjął prześcieradło i najprawdopodobniej starał się ją wykorzystać. Nie wiemy, czy do tego doszło. W każdym razie wcześniej nagrał to, jak szedł za kobietą, zaobserwował, że nie zamknęła drzwi i wślizgnął się do domu. Potem poczekał, aż wszystkie 4 panie pójdą spać. Wszystkie nagrywał. Policjanci mieli więc co robić, ale zdecydowali, że tym razem zaczną od największego kalibru. W końcu śledztwo w sprawie Tiny zostało z powrotem otwarte i trzeba je było dokończyć. Zebrano wszystkie poszlaki. Ustawiono je w nierozerwalny łańcuch wzmocniony dowodami i wystarczyłoby mężczyzna został skazany za pozbawienie życia żony. Wydawało się, że jest to ogromne zwycięstwo wymiaru sprawiedliwości, ale radość była przedwczesna, bo w 2016 roku sąd uchylił ten wyrok ze względów proceduralnych. Okazało się, że niektóre dowody i poszlaki zostały uznane za wątpliwe i nie powinny zostać dopuszczone do przedstawienia. W sądzie oczywiście. Ale wtedy stało się coś, co chyba można nazwać dosłownie cudem. John najwyraźniej miał dość. Wszystkie wspomnienia do niego wróciły. Być może faktycznie był silnie związany z Tiną i żałował tego, co zrobił? W każdym razie w końcu oświadczył, że zaprowadzi policjantów do ciała swojej żony i opowie, co się tak naprawdę stało i jak. Choć dobrze byłoby też, gdyby w zamian za to jednak otrzymał ugodę. Dopiero wtedy rodzina Tiny dowiedziała się, że nie miała żadnych szans znaleźć świeży grób. Choć wszyscy przeszukali każdy zakamarek, który wydawał im się odpowiedni do pogrzebania Tiny, to lasy, łąki, pola czy bezdroża to nie było to. Winny poprowadził detektywów w miejsce, którego nikt się nie spodziewał w tym kontekście. Poszli na grób niejakiego Artura Herta, weterana wojennego. Wszyscy zamarli, wstrzymali oddech. Ale policjanci powoli domyślali się już, w czym rzecz. I John to potwierdził. Wystąpiono do rodziny weterana o zgodę na ekshumację jego ciała, bo stało się jasne, że Tina została ukryta pod grobem Herta. Wszystko wskazywało na to, że taka jest prawda, więc ekshumacji dokonano i odkryto pod spodem, mniej więcej 2 stopy pod grobem mężczyzny, ciało zaginionej pielęgniarki. Pomimo ogromnej rozpaczy rodziny, to było dla niej i tak bardzo wiele. I być może dlatego doszło jednak do ugody, w ramach której John usłyszał wyrok tylko 25 lat więzienia. Ale przecież obiecał dużo więcej, miał nie tylko wskazać grób, ale także powiedzieć, dlaczego to zrobił i jak. Czy naprawdę kochał swoją żonę, czy była po prostu jego kolejną ofiarą, do której był jednak emocjonalnie przywiązany i dlatego finał był taki dramatyczny. Niestety jednak John nie powiedział już ani słowa. Nie wiadomo więc, jak tak naprawdę Tina straciła życie, dlaczego doszło do ataku. Właściwie co mężczyzna chciał osiągnąć? W 2026 roku będzie miał pierwszą szansę na zwolnienie warunkowe, ale rodzeństwo Tiny, w szczególności 2 siostry, które często wypowiadają się w mediach, ale są przedstawicielkami całej rodziny, już walczą o to, aby nie było mowy o zwolnieniu warunkowym. Wiedzą jednak, że jest pewien zasadniczy problem, bo jednym z warunków zwolnienia wcześniej więźnia jest jego wzorowe zachowanie w więzieniu. A niestety dowiedziały się, że tam John jest ideałem. Tylko, że wiedzą dlaczego. Bo tam nie może kolekcjonować kobiet. Tam ich nie ma. Dlatego jest miły, spokojny, uroczy. Wydaje się aniołem. Zresztą tak też postrzegała go przecież sama rodzina Tiny na początku. Oczywiście nawet ona sama, zanim odkryła, że mąż ma naprawdę mroczne sekrety.
Czy w 2026 roku mężczyźnie, ujmijmy to tak, uda się oszukać Komisję do Spraw Zwolnień Warunkowych, okazując skruchę i prezentując te najlepsze strony swojego charakteru? Nad tym zastanawia się rodzina Tiny, ale wie też, że to bardzo groźny człowiek. Dopóki nie ma możliwości, nie będzie być może czynił zła. Ale gdy tylko je uzyska na wolności, najprawdopodobniej będzie robił to, co robił przez większość życia. I to przecież pomimo wyroków skazujących, które niczego go nie nauczyły i w żaden sposób nie zresocjalizowały. Może się zastanawiacie, skąd ten dziwny pomysł z cmentarzem? Kto by na to wpadł? Ale jak wam już mówiłam, Tina myślała, że poślubiła mężczyznę ze swoich snów. Miał być pracownikiem medycznym, razem mieli się rozwijać, robić karierę. Niestety jednak, kiedy 5 miesięcy po ślubie został zatrzymany za prześladowanie współpracowniczki, włamanie do jej domu, został skazany na 5 tygodni więzienia. Tina wtedy już mniej więcej wiedziała, co jest grane, ale nie to, że John siedział już kiedyś za kratkami. O sprawie zrobiło się głośno. I tak naprawdę jedyne miejsce pracy, które było w jego zasięgu, to cmentarz. Tam właśnie znalazł zatrudnienie. Co prawda z tego, co rozumiem, dorywcze i bardzo niskopłatne, ale widocznie to podsunęło mu pomysł. Zresztą miał możliwości, by go wykonać, wiadomo. Miał dostęp do grobów. Niektóre źródła podają również, że choć policja długo nie zdradzała szczegółów, to tak naprawdę jednak kilka grobów w poszukiwaniu ciała Tiny przekopała. Te, które wydawały się najbardziej prawdopodobnym miejscem pochówku kobiety. Ale wtedy nie trafili, więc być może dlatego nie bardzo się tym chwalili. Jeszcze a propos tego, czy on mógłby się zresocjalizować. Okazuje się, że miał taki plan. To było po 3 pobycie Johna w więzieniu okręgowym. W marcu 1993 roku kobieta, dokładnie Wendy Faust, zauważyła, że ktoś za nią jedzie. Zaczęła robić różnego typu, wiecie, zwody taktyczne, żeby się przekonać, czy będzie za nią podążał. Kiedy zaczęła skręcać w dziwne, nieuczęszczane uliczki, a on za nią, już wiedziała. Spisała rejestrację samochodu i zadzwoniła na policję. W ten sposób natychmiast zatrzymano Johna. Wtedy wydawało się, że jest naprawdę przerażony. Jakby zetknął się z tym, że idzie mu coraz gorzej, jest coraz szybciej demaskowany, nie panuje nad sytuacją. Przysięgał Tinie, że to wszystko już minęło, nie wróci do tego, da z siebie wszystko, aby się zmienić. Najwyraźniej jednak nic z tego nie wyszło, bo w sierpniu 1995 roku kobieta znalazła go we własnej szafie. To wtedy Tina spakowała się i zdecydowała, że to tyle. Wreszcie separacja. Rodzina może nie znała tych wszystkich szczegółów, dlatego ta pierwsza wersja zdarzeń mówiła o tym, że to Tina pewne rzeczy zaobserwowała, pewnych się domyślała. Być może była zbyt zawstydzona, by mówić o szczegółach. Zresztą, jak pamiętacie, była dość nieśmiała. Teraz jednak wiemy, że zdawała sobie sprawę ze skali problemu swojego męża. Okazało się też, że nie powiedziała siostrze wszystkiego. Te obawy Susan wcale nie były bezpodstawne. To nie było tak, że to wymyśliła, bo szwagier wydawał się groźny. Jak z czasem zeznała, 3 miesiące przed tym, jak Tina straciła życie, próbowała już porozmawiać z mężem o rozwodzie. Przyłożył jej wtedy pistolet do głowy i zagroził, że odbierze jej życie. Nie przestraszyła się jednak. Wyszła. I chyba paradoksalnie myślała, że mąż po prostu nie jest zdolny do tego, żeby zrobić jej krzywdę. I to dlatego się z nim spotkała, choć siostra widziała to zupełnie inaczej. Ale Tina tłumaczyła, że ma dość, jest wykończona, musi to jakoś zakończyć i przeczekanie raczej nie rozwiąże problemu, bo John wciąż za nią łazi. Wszystko wskazuje na to, że motyw jest dość oczywisty. Jeżeli ja nie będę mógł cię mieć, to nie będzie miał również nikt inny. Sandoval zauważył, że na cmentarzu jest otwarty grób, przygotowany do pochówku. To było z samego rana 20 października 1995 roku. Stwierdził, że to znak, to była szansa. Pogrzeb miał się odbyć po południu. Gdyby zdążył spotkać się z żoną, odebrać jej życie, a potem zakopać w tym grobie,
to pracownicy cmentarza, kompletnie nie wiedząc, że ciało jest niżej, nad nią pochowaliby weterana Artura Herta. I dokładnie tak też było. Owszem, detektywi znaleźli mokrą i zabłoconą łopatę, brudne ubrania, ale błoto nie było przecież podpisane, że jest z cmentarza. Mogło pochodzić skądkolwiek, ale jak potem wyznali śledczy, właściwie od razu wiedzieli, że najprawdopodobniej to on jest winny, ponieważ poszlaki, które między innymi na to wskazywały, to były rany na jego szyi, klatce piersiowej, twarzy. Łatwo je było zauważyć i było widać, że zrobiły je paznokcie, a nie na przykład jakieś krzewy. No ale jak wyjaśniła prokuratura, zawsze postawienie zarzutów, gdy nie ma ciała, jest bardzo ryzykowne. Gdyby sprawa trafiła do sądu, a mężczyzna zostałby uniewinniony, to nie można byłoby go już pod tym samym zarzutem ponownie sądzić, a ciało mogło się znaleźć. Jak potem powiedział prokurator okręgowy Michael Rourke, przez 7826 dni, 3 godziny i 22 minuty, to gdzie jest Tina, pozostawało tajemnicą. Jak już wiecie, Sandoval wprawdzie został skazany w 2010 roku na dożywocie, ale potem dzięki ugodzie wyrok to tylko 25 lat. Trzeba też przyznać, że wielkie wrażenie robi decyzja syna weterana wojennego Richarda Herta, który zgodził się na ekshumację. Pytano go, czy się nie wahał, czy nie było to dla niego przerażające, ale stwierdził, że rozumie tę rodzinę, jej desperację, rozpacz. Dlatego bez wahania udzielił policji zgody. Oczywiście potem odbył się kolejny pochówek. Ale co ciekawe, prokurator powiedział, że tak naprawdę od dawna domyślano się, że ciało może być na cmentarzu, Rourke powiedział. Zarówno w 1995 roku, jak i w 2005 otrzymaliśmy pewne wskazówki mówiące o tym, że Sandoval pracował na cmentarzu, a były tam otwarte groby. I być może warto byłoby tam zajrzeć. Problem tylko w tym, że nie wiadomo było, do którego grobu. W tamtym czasie odbyło się kilka pogrzebów, a nie było też wcale pewne, czy potencjalny sprawca schował ciało swojej żony dokładnie tego dnia, gdy zniknęła. Może następnego, może 5 dni później, może tydzień, 2 czy 3. Tych grobów więc potencjalnych przybywało. Teoretycznie wcześniej mógł utrzymać ciało gdzie indziej. Śledztwo skupiło się więc na zdobywaniu informacji, ale z powodów, które każdy chyba mógł zrozumieć, na tym etapie nie podjęto kroków w celu dalszego dochodzenia albo próby zbadania jakiegokolwiek innego grobu. No wiadomo, chodzi o to, że trzeba byłoby ich przekopać całkiem sporo. Bardzo interesujące jest to, że Tina chyba początkowo wierzyła w to, że miłość jej męża do niej odmieni go. Dała mu szansę. Pewnie nawet nie jedną. On przysięgał, że się zmieni, tak jakby rzeczywiście nie chciał tak żyć. Ale Daily Mail poczyniło bardzo ciekawą uwagę. Odeszła, gdy policja zapukała o jeden raz za dużo. Trafiłam tutaj na jeszcze jedną ciekawostkę, ponieważ jak się okazuje, Tina nie musiała aż tak bardzo bać się spotkania, ponieważ sądziła, że niekoniecznie dojdzie do omawiania szczegółów rozwodu. Miała na to ogromną nadzieję, liczyła na to, ale tak naprawdę głównie mąż chciał się spotkać z powodu długu, który u niej zaciągnął. Miał jej wreszcie oddać pieniądze. A jako młodziutka pielęgniarka nie zarabiała wtedy jeszcze zbyt wiele. Zaczynała nowe życie. Pieniądze były jej naprawdę potrzebne. Tym bardziej, że były to jej pieniądze. A on sam zdecydował się je oddać. Była więc pełna nadziei, że znów przechodzi przez ten etap poprawy, chęci naprawienia tego, co zepsuł. Aha, i jeszcze zapomniałabym, bo wspominałam wam przecież wcześniej o tym, że zniknął nowiutki płaszcz córki ciotki, która podnajmowała piwnicę w domu Johna. O co z tym chodziło? Potem skojarzono, że przecież w kuchni tego domu znaleziono kurtkę Tiny, a to oznaczałoby, że być może jej mąż po prostu pomylił okrycia wierzchnie. Chciał usunąć wszelkie ślady jej bytności w tym domu, ale zamiast kurtki, którą zostawiła w kuchni, zabrał płaszcz, który najwyraźniej jako pierwszy rzucił mu się w oczy. Zresztą, jak będzie potem wspominać Mary, mama Tiny, właśnie na widok tej kurtki w kuchni niesamowicie się zdenerwowała. Wiedziała, że wyjście córki na zewnątrz bez kurtki było bardzo mało prawdopodobne, nawet gdyby była zdenerwowana, bo to jest odruch.
Między innymi dlatego od razu udała się na policję. Tina, a dokładnie Christina, miała przed sobą całe życie. Starała się wykorzystać je jak najlepiej. Studiowała między innymi na Uniwersytecie Północnego Colorado. Jako 23-latka zakończyła jeden z etapów nauki jako jedna z 5% najlepszych uczniów w swojej grupie. Bez trudu znalazła pracę w North Colorado Medical Center. Była pewna, że będzie tam pracować razem z Johnem. Wydawało się, że ich marzenia się spełnią. Zastanawiam się jednak, co tak naprawdę zrujnowało ich życie. Wiadomo, jakaś obsesja, mania, problemy Johna. Tylko czy mógł coś z nimi zrobić? Może gdyby poszedł na terapię? Może gdyby wybrał się do psychiatry? Bo Tina była naprawdę wyrozumiała. Pewnie dałaby mu szansę, gdyby wiedziała, że jest nadzieja na poprawę. Tylko czy on jej naprawdę chciał? Czy kochał Christinę? Mydlił jej oczy? Czy wierzył w to, iż ich życie jeszcze uda się odbudować? Jestem bardzo ciekawa, co wy na ten temat sądzicie, jak to widzicie. Czy John Sandoval powiedział w końcu, gdzie jest ciało jego żony, z szacunku do niej, czy po prostu chciał zmniejszyć sobie wyrok i tyle? A może w tym człowieku rzeczywiście tkwiły dwie osobowości? Z jednej strony kochał swoją żonę, dbał o nią, doceniał ją, ale z drugiej podglądactwo było silniejsze od niego. Nie to oczywiście, że go usprawiedliwiam, że uważam, że to jakiś rodzaj choroby, nad którą nie mógł zapanować, bo właśnie, być może mógł, ale najwyraźniej nie próbował. No i jeszcze powiem wam taką ciekawostkę, że pomimo iż część prokuratorów czy policjantów trochę podejrzewała, że coś jest na rzeczy z tym cmentarzem, to prokurator Rourke wspomina. W chwili, gdy spojrzałem w dół i zobaczyłem, że zaglądamy do grobu ze szczątkami weterana, prawie zemdlałem. No rzeczywiście jest to nietypowa sytuacja. Muszę przyznać, że fakt, iż tę sprawę ponownie otwarto w czerwcu 2009 roku, tak jak rodzinę, zaskoczył i mnie. To znaczy nie w tym sensie, że się do nich porównuję, tylko również naprawdę jestem pod wrażeniem. Dlaczego? Wszystko wskazuje na to, że faktycznie żadnych nowych dowodów czy poszlak świadków nie było. A mimo to zdecydowano się wnieść przeciwko Johnowi zarzut. Ale przecież nie można było stwierdzić z całkowitą pewnością, że Tiny nie ma już wśród żywych, wskazać, co się z nią stało, choćby przypuszczać, gdzie może być ciało, na przykład na podstawie zeznań świadków, którzy widzieliby go gdzieś z łopatą. Na dodatek John przecież nie przyznał się wtedy do winy. Dlaczego więc uważano, że Tina nie żyje? Prokurator wyjaśniał, że kiedy rankiem 19 października wyszła z pracy, cała jej aktywność ustała. Jak podsumowuje Chilling Crimes, od października 1995 roku nie było żadnej aktywności na kartach kredytowych, na koncie bankowym, nie działała nic w kwestii odnowienia czy utrzymania licencji pielęgniarskiej. Nigdzie nie zarabiała, nie korzystała z ubezpieczenia społecznego, nie wyrobiła sobie paszportu. Nie było żadnych dowodów na to, że zmieniła nazwisko, bo to wymagałoby przecież złożenia wniosku do sądu. No i właśnie za tym mrocznym scenariuszem przemawiało również to, że Tina była odpowiedzialną i godną zaufania młodą kobietą, jak podsumowała prokuratura. Nigdy nie opuściła ani jednego dnia w pracy. Regularnie płaciła rachunki na czas. Przecież niedawno podpisała umowę najmu nowego mieszkania. Nic nie wskazywało więc na to, że odeszła i zaczęła od nowa gdzie indziej. Wszystko wskazywało na to, że została pozbawiona życia przez jej męża Johna. Owszem, ciała nie było, dowodów rzeczowych także nie, ale były poszlaki i 137 świadków. Wśród nich Wendy Faust. Pamiętacie, jedna z ofiar. Opowiadała w sądzie. Spojrzałam przez szybę samochodu, żeby zobaczyć, jak wygląda ta osoba, która za mną jedzie. Pomyślałam, a może on po prostu mnie zna, ale to wszystko było bardzo dziwne, bo nie znałam go. Poczułam, jak gorąco oblewa mi twarz. Po różnych harcach na drodze, o których wam już mówiłam, Wendy cofnęła się, zbliżając do Johna, przeszła obok jego samochodu, spisała ostentacyjnie numer rejestracyjny, ale on i tak dalej ją śledził.
podążał za nią do następnego przystanku i zaparkował za nią. W tym momencie wiedziałam, że on na mnie czyha. Płakałam. Wendy opowiedziała, że ten incydent niesamowicie ją przestraszył. Tutaj dalej powołuje się na Chilling Crimes. Kobieta poszła do pracy, opowiedziała szefowi, co się stało, ale John nie mógł się opanować. Był w transie, wszedł za nią do budynku. Przełożony kobiety wyszedł mu naprzeciw. Potem już w sprawę wkroczyła policja, ale Wendy była tak przerażona, że zdjęła tablicę rejestracyjną samochodu, którym John kierował. Grunt, że wszystkie te działania były skuteczne. Ujęto Johna i udowodniono mu, że to on. No ale oczywiście nie było to początkowo takie proste, bo John tłumaczył, że był w tej firmie, w której pracowała Wendy, bo miał tam zamieścić ogłoszenie o sprzedaży fortepianu. Powiedział policji, że absolutnie nikogo nie śledził. Ta historia zrobiła wrażenie i na pewno bardzo mocno zarysowała charakter Johna. Jego zwyczaje, no krótko mówiąc, pokazała, jak bardzo potrafi być groźny. Na pewno pomogło to w otworzeniu sprawy. Ale bardzo zaciekawiły mnie też zeznania Kim Eaton, funkcjonariuszki policji. Prowadziła dochodzenie w sprawie Johna w 1995 roku. Wtedy John wyjaśniał, że jest powracającym do zdrowia podglądaczem. Stwierdził, że bardzo się starał zmienić, pracował nad sobą. Czuł ogromną presję, chciał uratować małżeństwo. Tym bardziej, że jego żona spotykała się już z innym mężczyzną, a w każdym razie poważnie brała to pod uwagę. Funkcjonariuszka zauważyła, jak bardzo był zestresowany, napięty. Buzowały w nim emocje. Mógł być bardzo groźny. No oczywiście, tak jak się można było spodziewać, obrona natychmiast stwierdziła, że John absolutnie nie był zamieszany w zniknięcie Tiny, bo tak w ogóle to ona zapewne żyje. Mogła swobodnie opuścić miasto. Było to najbardziej prawdopodobne. Po prostu zaczęła od nowa gdzie indziej. No ale jak wiecie, koniec końców do skazania doszło, nawet dwa razy, i to pokazuje, że tak naprawdę w tego rodzaju sprawach nawet odnowienie śledztwa zależy tylko i wyłącznie od ludzi. Wcale nie od prawa, nie od dowodów, nie od poszlak, nawet nie od ich jakości. Ponieważ są sprawy, w których wszystko wydaje się niemalże udowodnione, a jednak nie udaje się sprawy otworzyć i rodzina latami czeka na sprawiedliwość i często się jej nie doczekuje, albo całe życie trawi na walkę o to, by znów ktoś zbadał okoliczności śmierci ich bliskiego. Natomiast tutaj, tak jak wam wspominałam, nie było przecież ciała. Nie było pewności, co stało się z Tiną. Nie było żadnych nowych dowodów. A jednak sprawę otwarto i winny znalazł się za kratami. Ba, powiedział nawet, gdzie jest ciało. Przecież porównując to z wieloma innymi sprawami, które wciąż są zamknięte, pomimo błagań rodziny, by je otworzyć, ta wydawała się skazana na porażkę, jeśli chodzi o zamknięcie. A jednak, tak więc cóż, wiele zależy od tego, jak działają ludzie w wymiarze sprawiedliwości na danym terenie. To jest z jednej strony budujące, a z drugiej niesamowicie przygnębiające, bo jeśli rodzina trafi źle, to będzie to miało wpływ na całe jej życie. No i oczywiście na losy spraw. Moi kochani, dziękuję wam bardzo za ten czas razem. Mam nadzieję, że ta opowieść przyniosła wam trochę ulgi, bo choć tajemnice, wiem, interesują bardzo wielu z was, moją uwagę również przykuwają, to czasem dobrze rozwiązać sobie jakąś sprawę. No, nie że osobiście, ale wiecie, o co chodzi. Moi kochani, zapraszam was na mój drugi kanał, Szeptanki True Mysteries, gdzie również między innymi śledztwa. Tajemnicze, pełne emocji, troszkę paranormalne, choć czy na pewno? Sami ocencie. Buziaki, moi kochani, do usłyszenia. Zostawcie jeszcze łapkę w górę i subskrypcję. I bardzo was zapraszam na Facebooka i Instagram. Papa.